Przeskoki SCP-507. Część pierwsza. Wstęp. Poniżej znajduje się archiwum wszystkich udokumentowanych przeskoków wykonanych przez SCP-507. Każdy z wpisów zawiera odpowiednie informacje, zorganizowane w następujący sposób. Oznaczenie wymiaru. Tworzone po odkryciu nowej rzeczywistości w celu ułatwienia późniejszej identyfikacji. Odzyskanie. Opis problemów i wydarzeń związanych z przejęciem SCP-507 po ponownym przeskoku. Opis rzeczywistości oraz efektów, które pojawiły się ze względu na odwiedzenie rzeczonej rzeczywistości. Żądanie. Lista specjalnych żądań sformułowanych przez SCP-507 po powrocie ze skoku lub opisanie pamiątek, które podmiot przyniósł ze sobą. Oto kompletny zestaw przydzielonego podmiotowi ekwipunku. Jedna sztuka pistoletu ręcznego z jednym magazynkiem załadowanym gumowymi pociskami. Nóż, płaszcz i pasek. Jedna butla z tlenem. Jedna latarka o wysokiej jasności. Jednotygodniowa, wegetariańska racja żywnościowa. Wodoodporne okulary. Obroża śledząca. Kamera. Przeskok pierwszy. Odzyskanie. Brak problemów. Podmiot pojawił się w środowisku pustynnym i błąkał się po okolicy przez około godzinę, zanim natrafił na innego człowieka. Człowiek ten miał na sobie skórzany płaszcz i został opisany jako całkowicie nieogolony. Mężczyzna był bardzo zaskoczony obecnością podmiotu i zażądał, żeby iść z nim w stronę miejsca, gdzie znajduje się schronienie i pożywienie. Początkowo podmiot podążał za człowiekiem, jednak z własnej woli zgubił go po tym, gdy zobaczył, że płaszcz nie ma żadnych szwów i śladów połączeń. Żądanie: brak. Przeskok drugi. Odzyskanie: brak problemów. Podmiot pojawił się w środowisku leśnym, bez śladów wygasłej lub obecnie trwającej industrializacji. Dalsze nieprawidłowości nie były odczuwane, aż podmiot nie stał się głodny. W tym momencie odkrył, że pozyskanie lub spożywanie roślin sprawia, że te zaczną emitować krzyki telepatyczne. Z tego powodu podmiot wstrzymał się od jedzenia przez pierwszy dzień, ale stał się tak głodny, że drugi dzień konsumował rośliny mimo krzyków. Testy nie wykazały żadnych biologicznych zmian w podmiocie, jednak sam zainteresowany powtarzał, że czuł się potwornie za to, co zrobił. Żądanie: brak, choć podmiot przyszedł na dietę opartą o żelatynę i budynie na 2,5 tygodnia po powrocie. Przeskok trzeci. Odzyskanie: brak problemów. Podmiot pojawił się w wymiarze z odwróconymi płciami. Oprócz tego nie stwierdzono wyraźnych różnic, choć podmiot miał duży problem z akceptowaniem faktu, że jego damski odpowiednik wyglądał w sumie tak samo jak on. Żądanie: brak. Przeskok czwarty. Odzyskanie: przez urządzenie śledzące. Agenci znaleźli podmiot siedzącego w bocznej uliczce w... W czasie odzyskania podmiot nie odpowiadał na bodźce, pozostawał apatyczny do czasu standardowego przesłuchania. Gdy został zapytany, gdzie tym razem skoczył, odpowiedział: nigdzie. Wydaje mi się, że tym razem spudłowałem. Podmiot doświadczał problemów z poruszaniem się i ogólną aktywnością przez prawie miesiąc. Żądanie: nocne światło i zegarek na rękę, który wydaje z siebie wyraźne, słyszalne tykanie przy ruchu sekundnika. Oba przedmioty zostały dostarczone. Przeskok piąty. Odzyskanie: podmiot znaleziono w jego kwaterach, leżącego na podłodze, próbującego przegryźć się przez rękaw kaftana bezpieczeństwa, który miał na sobie. Kaftan, pęta na nogach i utrata zdolności motorycznych nadal obecna po ostatnim przeskoku sprawiła, że podmiot nie był w stanie wstać i otworzyć drzwi, aby znaleźć pomoc. Podmiot przeskoczył w trakcie snu, obudził się leżąc skrępowanym w łóżku szpitalnym. Pielęgniarka poinformowała podmiot, że jest on ciągle pacjentem w szpitalu psychiatrycznym i cierpi na zaawansowane stadium demencji. Podmiot otrzymał następnie środki uspokajające i spędził resztę przeskoku, przechodząc między podświadomością i całkowitą nieświadomością. Żądanie:
poza... Zdejmijcie ze mnie tu... Brak. Przeskok szósty. Odzyskanie. Podmiot znaleziono w jego kwaterach, skulony, przyciskał dłonie do uszu. Podmiot ponownie znalazł się w środowisku leśnym z drugiego przeskoku. Roślinność najwidoczniej zapamiętała poprzednią wizytę podmiotu i zareagowała na jego obecność krzycząc przez całe 4 dni trwania przeskoku. Żądanie, przytulenie się. Wyrażono zgodę. Przeskok siódmy. Przeskok ósmy. Odzyskanie, brak problemów. Podmiot pojawił się w opuszczonym obszarze miejskim. Nie był w stanie zlokalizować żadnych innych ludzi, ale zauważył nadmiar kotów w każdym miejscu, w którym się znalazł. Wspomniane futrzaki wydawały się nie różnić od zwykłych domowych kotów i podmiot spędził większość czasu tego przeskoku na pieszczotach z każdym kotem, który się zbliżył. Podczas standardowych procedur kontrolnych, po odzyskaniu podmiotu, w odzieży pacjenta odkryto śladowe ilości toksoplazmoza gondii, najwięcej w jego butach. Dalsze badania wykazały, że obiekt nie został jeszcze zarażony toksoplazmozą, najprawdopodobniej z powodu krótkiego czasu tego przeskoku, który nie sprawił, że podmiot zrobił się głodny i zaczął szukać pożywienia. Wszystkie ubrania i rzeczy, które znajdowały się na podmiocie podczas tego skoku, zostały spalone, a podmiot został zmuszony do poddania się specjalnym procedurom odkażania w celu uniknięcia możliwości zarażenia się. Żądanie: para lateksowych rękawiczek. Odrzucono, ponieważ tego typu ochrona i tak nie uchroniłaby podmiotu przed zarażeniem. Przeskok dziewiąty. Odzyskanie poprzez urządzenie śledzące. Podmiot próbował wrócić do placówki samemu, ale nie zrobił tego tak szybko jak zwykle ze względu na odczuwany dyskomfort. Podmiot ponownie pojawił się w całkowicie ciemnym obszarze z dźwiękiem wyciszonego oddychania dochodzącym z najbliższego otoczenia. Podmiot tym razem postanowił znaleźć wyjście, poruszając się po omacku. Ostatecznie znalazł się między wejściem do korytarza a czymś, co wyglądało na źródło światła na końcu. Podmiot zaczął biec w stronę światła, zanim dostrzegł zależność. Czym bliżej źródła, tym światło gwałtownie rosło, aż podmiot poczuł palący ból. W tym momencie stracił przytomność i odzyskał ją dopiero po powrocie do naszej rzeczywistości. Badanie po odzyskaniu wykazało, że na skórek podmiotu został wypalony do poziomu skóry ziarnistej na całej powierzchni wystawionej na działanie światła i do poziomu skóry jasnej na powierzchniach przykrytych odzieżą. Żądanie, brak, choć podmiot powrócił z parą wielkich okularów przeciwsłonecznych. Podmiot nie był świadomy ich obecności, dopóki nie zostały one wyraźnie wskazane i stwierdził, że to pewnie one są powodem, dla którego jego oczu nie spotkało to, co reszty ciała. Przeskok dziesiąty. Odzyskanie, brak problemów. Podmiot pojawił się na terenie miejskim bez żadnych specjalnych zmian. Użył komputerów dostępnych w bibliotece publicznej w celu ustalenia różnic między tym a naszym wymiarem, dochodząc w końcu do informacji, że Abraham Lincoln został zamordowany przez wiceprezydenta, który objął w ten sposób władzę. Ostatecznie to wydarzenie doprowadziło do zmiany prezydentury w system plemiennych walk o dominację, gdzie aktualny lider może zostać legalnie wezwany i obalony przez innego, zdolnego do tego kandydata. Podmiot ponadto zorientował się, co było wielkim zaskoczeniem, że ta zmiana nie wpłynęła specjalnie na występowanie i czas utrzymywania stanowisk przez większość ważniejszych prezydentów. Wiele drobnych lub szkodliwych prezydentur kończyło się ranami po kulach, często w nieprawdopodobnych miejscach i pod nieprawdopodobnymi kątami, co ostraszyło większość od prób przejmowania władzy siłą. Żądanie, brak.